Dobrze, kolejna misja z Yuriko, ostatnia. Oj, co, ona chora? Przepraszam. To przez ten zimny wiatr. Yuriko, źle wyglądasz. Nonsens. No, już trochę wiekowa jest, więc wyleczą cię. Musimy siedzieć w ciepłym. Szczególne miejsce. Gdzie? Niedaleko. Potem obiecuję, zajmiemy się moim zdrowiem. Kurde, no. Mam dziwne przeczucie, że ona może... Jak poczujesz się gorzej, jedziemy do Akashimy. Oczywiście, panie. Zawsze poważny. Nie podoba mi się to. Sztuka dostrzegania. Gdzie to wyjątkowe miejsce? Zobaczysz. Nie powiesz mi? Czy ona już ledwo mówi? Jezu, nie, ona pokaże nam miejsce, gdzie będzie chciała zostać pochowana. Na bank. Prowadź. Zobaczymy, czy nadążysz. Ostrożnie, Yuriko. Nie no, spokojnie, na koniu jest, więc... Chociaż się nie będzie męczyć. Spokojnie. Spokojny las. No taki spokojny to on nie jest. Podczas wojny tym bardziej. Gdzie ona mnie prowadzi? Oho. Wiesz, gdzie jesteśmy? Tu gdzieś jest onsen. Prawda? Jaki onsen? Kim jest onsen? To jest. Przyjrzymy się bliżej. Łaźnia? Znaczy gorące źródła? O to by jej się przydało. I mi też. Czy tu nie jest pięknie? O tak. Ale czemu tutaj? Czy jesteś zły? To chyba nic złego, że tu jesteśmy. Nie rozumiem. Ja rozumiem. Och, trudno patrzeć, jak ciąży ci smutek, pani Sakai, no i ten malec. Yuriko. No właśnie. W porządku? To nic. Do gorących źródeł ją. Kręci mi się w głowie. Kiedy coś jadłaś? Wczoraj chyba. Zostań, poszukam czegoś. Dzieckiem nie jest. Kurde, mam 2000 zapasów. Proszę, Yuriko, odpocznij chwilę. No dobrze. Skoro tak ładnie prosisz. Za chwilę wrócę. Może jest tu zwierzyna. Niestety na razie nie mogę do gorącego źródła podejść, bo pani Yuriko tu stoi. Nie chcę, żeby na moją gołą pupkę patrzyła. Zwierzyna to jest tam. Pewnie w spokojnym lesie. Chodź tu, Sora. Trzeba pomóc pani Yuriko. Dick. Dick jest zły. Dick ma bardzo ostre kły. O Boże. Zaniosę to Yuriko. Musi coś zjeść. What the fuck? Tak też mogę robić? Z kunajami? Nie wiedziałem. Boże, przecież to jest łatwiejsze. Nie, my przyjdziemy, a ona będzie leżeć. Już w pozycji embrionalnej. Mam nadzieję, że nie. Daję Sora pod tą górkę. Yuriko! Gdzie ona jest? Yuriko! Jej koń zniknął! Odjechała.
Tu są ślady. Prowadzące tam. A tutaj. To malutka ścieżka. Tył, zioła. Jechała tędy. Nie podoba mi się to, nie? Ale chociaż chorągwie znalazłem. Koń Yuriko. Musi być blisko. Coś tutaj? Żwawo, Sora! Wow, takie miejsce. Yuriko! Co tu się dzieje? Mój panie... Yuriko, w porządku? Tak. Ja tylko... zgubiłam się. Dokąd jechałaś? Widziałam matkę. Machała, ale szła dalej. O Jezu, nie, ona ma już te... halucynacje. Wracamy do domu. Nie. Moja matka. Muszę złożyć ofiarę. Nie musisz. Muszę. Tyle razy robiłam, jak prosiłeś. Chodź ze mną. Muszę złożyć hołd matce. Dobrze. Tylko się nie przemęczaj. Ajajaj. Niedobrze zrobię. Ja już się zawiózł z tego miasta. Żeby odpoczywała, leżała. Moja matka zabierała mnie na długie spacery po wzgórzach. Uczyła mnie o roślinach. Może dlatego ją ujrzałaś. Kapliczka żółwiowego kamienia. Kurde, kapliczka. Talizman skradania się. Jakiś talizman skradania się mi nie jest aż tak potrzebny. Bardziej idę w obrażenia i życiodajność. Prawie jesteśmy. Okej. Strasznie tu ciasno. Spokojnie, koniku. Kopytka wytrzymają schody. O, świerszczyk. Moja rodzina tu jest. Zapasy. O, oh mein Gott. Jaki widok. Wow. Widzę, gdzie jest jeszcze źródło jakieś. Gdzieś tutaj. Pani Masako, to trzeba na początek, to ja muszę tutaj się udać. Bo tu jest ta pierwsza misja pani Masako. Może nie mam, najbliżej tu mam tutaj. No dobra. Na razie nie myślmy o tym. Kazumaso, ta noc, w którą przyniosłeś małego Gina, był taki słaby po czasie spędzonym w lesie. Straciliśmy już panią Sakai. To jest jakaś demencja też trochę. Już nie poznaje Gina, bardziej widzi Kazumaso, jej ojca. Słuchasz? Znaczy jego ojca. Oczywiście. Dałam mu do wypicia lekarstwo mojej matki. Siedzieliśmy przy nim całą noc. Mocno mnie trzymałeś.
Pamiętasz? Tak, pamiętam. W tę noc tak bardzo się bałam. Było mi żal małego Dzina. Ale byłam taka szczęśliwa. Czy jestem przez to złą osobą? Nie. Potem wydobrzał. Nauczyłeś mnie jazdy. Wtedy odwiedziliśmy onsen. Słońce było czerwone i duże. To był... To było co? Najlepszy dzień mego życia. No. Nie. Jest ciemno, Kazumaso. Jezu, już myślałem, że umarła. Powiedz, co widzisz. To świątynia w Kusi. Widać jej pagodę. W każdy nowy rok modlę się tu za ciebie i małego Dzina. I moją rodzinę. Dzin, ma szczęście, że tak się o niego troszczysz. Zamek Kaneda. Szkoda, że bywasz tam tak często. Dlaczego tak mówisz? Masz tak wielką odpowiedzialność. Doceniam wspólnie spędzony czas, ale zawsze chcę więcej. Widzę drogę wiodącą do Yarikawy. Pamiętam wojnę. Tragedia dla wszystkich klanów. Zostali tu dobrzy ludzie. Powiedz mi, co widzisz. Yuriko. Odeszła. Ktoś z pięknym widokiem odeszła ostatni. Odpocznij, Yuriko. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Potężni w końcu upadną, stając się tylko pyłem na wietrze. Smutne zakończenie. Ajajajajaj. Not cool. Nawet ten punkt techniki mnie nie pociesza. Sora. Musimy wrócić do łaźni. Słomiany kapelusz łucznika. Dobry koń. No, muszę jeszcze tą łaźnię odwiedzić. Zawsze trochę więcej życia zawsze się przyda. Tak, wiem, tam jest stan. Ale nie, ja chcę do łaźni. Szybciej, Sora! I gdzie te łaźnie, kuźwa? Gdzie ta łaźnia była, ty? Się zgubiłem. Tu coś jeszcze jest? Gdzieś na górze? Filar honoru. A, dobra. Naprawdę? No nie przejadę. Nie przejadę. Czego chcesz?
Tomi! Dawać mi tutaj was. To jest cel od Yuriko. No i został jeden. Bój się. Uwolnię cię. A nie, to nie jest. Nie jest ten Yuriko. Pomimo buntu. Dzięki, dzięki. Chodź tu, chodź, bo ja muszę do łaźni iść. Muszę się wykąpać. Dziękuję, panie. No problemu. Kurwa, gdzie była ta łaźnia? Nie mogę sobie przypomnieć. Gdzieś tutaj? Ja nie pamiętam w ogóle tej drogi. Nie, no tu. Gdzieś tutaj chyba. Jest, Boże. Dobra, odpocznijmy. I jedziemy do pani Masako. O czym tu rozmyślać? Kolejnej wiosnie swoim ojcu. No, akurat była misja z ojcem, więc... Nigdy nie taka rodzinna. Dnia jego śmierci. Mógłbym uratować ojca, gdybym był starszy, silniejszy i odważniejszy. Co tam gada? Proszę mi tu nie przerywać wolności słowa. A, słomiane cipełusze. Dobra. Jedziemy tutaj, bo tu też mamy jakąś misję. Potrzebujemy wsparcia samuraja, jeśli mamy uratować ojczyznę. Szogun może zapewnić nam posiłki. Dobra, dobra. Najpierw sobie porobimy misje poboczne, potem będziemy lecieli z główną. Stąd będę miał najbliżej. Tak. Oj. Szybka podróż. Kurde, a dobra, to potem to zrobię. Tu też mamy jakiś znak zapytania, nie? Szybciej! Lisia nora, o proszę, to chętnie. No, prowadź. Mój lisi przyjacielu. Szybciej, Sora! A, dobra, już widzę. Hoppa. No i mamy to. Jeszcze trzy. Ostatnie miejsce na talizman będzie zrobione. Co to są? Czaple? Myślałem, że bociany. Ale duży obszar. Dobra, pani Masako, czas też twoją historię zakończyć, bo w trzecim akcie już prefektura Umugi. Już w trzecim akcie zostaną nam ostatnie misje z naszymi kompanami. Nie wiem, chyba jest neutralne, nie? Tak. Co tam? Wszędzie złodzieje i mordercy.
Ale bandyci plądrujący Hiyoshi są gorsi od najeźdźców. Żerowanie na swoich to wyjątkowa hańba. Kobieta z wioski rybackiej Keci straciła przez nich całą rodzinę. Z pewnością doceniłaby samurajską pomoc. Może kiedyś. Na razie mam priorytety inne, które muszę... O, tam już widzę kolejną łaźnię. Chętnie bym zrobił. Więcej życia zawsze spoko. Dobra, akurat będzie po drodze, to można zrobić. Pomińmy tych mongolskich ścierwojadów. Na pewno łaźnia? Nie wiem, no... Wygląda jakby dym z sauny to był, ale mogę się mylić. Zaraz zobaczymy. Czerwone maki. Ktoś walczy. Ryudzo mówił, że jesteś najlepszym szermierzem. O, proszę. To sprawdzić. Okej, chętnie. Lepiej byś zrobił, gdybyś mu uwierzył. Walczę, odkąd nauczyłem się chodzić. Tylko z tobą mogę się jeszcze zmierzyć. Dobra. Tak od razu pojedynek? No to spoko. Jeżeli gościu tego potrzebuje, uszanuję jego decyzję. Ale tą zbrojkę trzeba ulepszyć, żeby mi bardziej chroniła. Fajna jest, ale będzie jeszcze fajniejsza. Pyk! Ryudzo rzeczywiście mówił prawdę. Żebyś wiedział. O kurde, kopnął mnie. Jebany. Kurde, szybki ma ten cios. Oh fuck. No nie wierzę. Pokonał mnie jakiś kurde gnój. No nie wierzę, jakiś no-name mnie pokonał. Tak nie może być. No nie wierzę. Ryudzo rzeczywiście mówił prawdę. Żebyś wiedział. Dobra, na to się nie nabiera. Kurde, zapominam o tym ciosie. What? Jaki mocny! Nie ma... No ja nie poddam się.
Cholera, pięknie weszło. Judzo rzeczywiście mówił prawdę. Żebyś wiedział. Jak mi wejdzie pięknie ten kontratak. O kurde. Drugiego cięcia się nie spodziewałem. No teraz perfekcyjnie, nie? Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Spoczywaj w pokoju. Dobrze walczyłeś, ale to koniec. No, on już ci nie odpowie, wiesz? Dobry stryk. Coś tu jeszcze tam ich chcę pokazać. Nie, to chyba jest obóz, to nie jest ten. Wilgusio ma. A, Haiku. No dobra, może będzie jakaś fajna opaska. Rozmyślaj o harcie ducha. Dobra. Więzi sploty. Odbicie światła. Światła w ciemności. Odbicie światła. To jest hart ducha bardziej. Tak mi pasuje. Strach przed tym, co ukryte. Otwarte rany bolą. Moc czerwieni, nowy świt. Złość tu nie sięga. Mądrość obrońcą. Klęski nie będzie. Mądrość obrońcą. Odbicie świata. Moc czerwieni. Nowy świt. Mądrość obrońcą. No i pięknie. Opaska wytrwałości. No i super. Jedziemy dalej. Jeszcze nam zostało pół kilometra. O kurde, weź tu przejedź. Talizman skradania się. Wszystkie te talizmany skradania się. Zbawo, Sora! Nie dziękuję. Przejadę tutaj? A tam co jest? Na znak zapytania. A, lisia norka. No zawsze chętnie. Niech się nawalają, mnie to tam nie obchodzi. Gdzie ty mnie prowadzisz? A, już widzę, dobra. Oj, sorry, Bambi. Gdzie on tu piszczy? Lisku! Szybciej! Trochę się zgubiłem. A tu gdzieś. Pierdziele, ledwo co widać. Jeszcze dwie. Cacy, cacy dla Liska. O! Słodziak. Sora, nie bądź zazdrosna. Jedziemy dalej.
300 metrów. Ale mrocznie, ale ciemno. Dobrze jadę, dobrze jadę. Szybciej, Sora! Na razie główne misje wywalamy. Znaczy wywalamy, może nie tak do końca. Nie tak do końca wywalamy. Gdzie ty mnie prowadzisz? Aha, pewnie do tego. Do zadania. Nic tu nie widać. Zatoka Umuga. Jestem. Stój, Roninie. Mów, czego chcesz. Nie jestem Roninem. Nazywam się Jin Sakai. Samuraj? Udaj się do pani sędzio. Rządzi zatoką Umuga. Na razie nie. Chodź, zaprowadzę cię. Kurde, a jednak muszę? Tędy, panie. Musisz koniecznie z nią porozmawiać. No dobra, jednak muszę to zrobić. Do masakru w następnym odcinku. Wolę być wolny niż słuchać rozkazów. Oj, nie trafiłem w drabinę, mało klatek. Panie Sakai, to pani sędzio. Witam. Witaj w Zatoce Umugi. Widzę, że Mongołowie jeszcze tu nie trafili. Na szczęście nie. Od wielu lat nikt nie rozlewał tu krwi. Kto wyciągnie broń, spotka się z moimi ludźmi. Możesz czuć się bezpiecznie, dopóki przestrzegasz naszych zasad. A teraz powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Szukam przemytnika zwanego Goro. Ciekawe. Jest na dole, pije swoją trzecią butelkę sake. Życzę miłej rozmowy. Alkoholik! Dziękuję. Odwiedź mnie jeszcze. Dobrze. Czuję, że możemy sobie pomóc. Jak będzie okazja, odwiedzę. O, kolejny ten. O Boże, jeszcze jest ten. 6 ostrzy Kojira. Zbroja Kenseya. Jesteś Goro. Wszyscy kimś jesteśmy, a ty to kto? Pan Sakai. Ej, samurajowie zostali wybici. Ja mam się dobrze, ale moja cierpliwość dogorywa. Pan Shimura prosi o spłatę twojego długu. On żyje? Czego on chce? Dostarczenie wiadomości na Honsiu. Słono liczyłem za tę wycieczkę, nawet przed mongolską blokadą. Dużo mam. Masz dług u mojego mistrza. Możesz go spłacić. Zatem nie mam wyboru. Po zajściu w komodzie myślałem, że mój dług wobec pana Shimury jest nieważny. Dlatego właśnie piłem. Żeby uczcić wolność? Nie, samurajów. Ci wojownicy zginęli w obronie takich ludzi jak ja. No. Jeśli tak właśnie myślisz, znajdź w sobie odwagę. Pomóż ich pomścić. Będziemy potrzebować o wiele więcej samurajów. Przybędą, kiedy dostarczysz wiadomość od pana Shimury. Jeżeli choć połowa historii o Sakaju jest prawdziwa... No i dobra. To mój dom. Zapraszam. Pokonanie mongolskiej blokady nie będzie łatwe. Gdzie wiadomość od pana Shimury? On ją ma. W obozie na wybrzeżu w Akashimie. A, to zmienia postać rzeczy. Przy forcie Mitodake mam ukrytą łódź. Zaznaczyłem tu miejsce na leśnej drodze, w którym będę czekał. Dobra. Otwieraj, Goro! Oho. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie spłacisz długu! Cholera! Zajmę się nimi.
Nie wzywałem Roninów. Panie, czego chcesz od Gora? Nieważne. My wrócimy później. No, i dobrze. Czy ktoś widział moją córkę? Pomocy! Czy ktoś widział Kumę? Kuma! Co, jaka Kuma? A tu mają tylko trapera. Nie, zbrojmistrza też mają. Gdzieś. O, tam. Zbroję bym sobie ulepszył. Panie, udało ci się na coś zapolować? Oczywiście, że tak. Klejąca bomba. Dobra, kupmy. Tylko dla ciebie. Broń dystansowa. Płonąca strzała, wybuchowa strzał zatruty. Strzałki halucynacji. Godne, samuraja. Żegnaj. Z chęcią posłucham o kolejnych zwycięstwach. Jeszcze może tą misję zrobimy sobie na koniec. Ta pani bardzo tak krzyczy, że aż trudno jej odmówić. Miecz się stępił. Mogę pomóc. Zapasu, żelazo, stalu, złota. Chętnie. Ostrze gotowe. Raz ile potrzebuję? Nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. Dobra, wiem. Żelazo. Niech twoja stal będzie mocna i ostra. Ale też płatnerza potrzebuję. Dobra, pomogę. Trzeba trzymać się razem. Co się stało? Córka zaginęła. Nie widziałam jej od kilku dni. Na pewno nie uciekła? Nie mogłaby. Proszę, znajdź ją. Przypominasz mi matkę. Zawsze próbowała mnie chronić. A więc rozumiesz. Gdzie ostatnio była? W Dodzio. Wyszłam wcześnie. Miała mnie dogonić, ale nie dotarła do domu. Okej, no to przeszukajmy Dodzio. Złodziejka niewinności. O, proszę. Ciekawy tytuł. Ktoś powinien ją pamiętać. Ktoś, ale kto? Okej. Tu kogoś mamy. Szukam dziewczyny imieniem Kuma. Dziewczyny, chłopcy, kury. Za odpowiednią cenę mam wszystko, co zechcesz. Głupiec. Co za typek? Znasz dziewczynę o imieniu Kuma? Córkę handlarza? Znam ją. Ale dawno już nie widziałem. Muszę ją znaleźć. Przepraszam. Nie mogę ci pomóc. Mhm. Sakai, jego wuj to głupcy. Zima należy do Mongołów. Uważaj, co mówisz. Szukam dziewczyny o imieniu Kuma. Ja tam nie znam nikogo. I wcale nie chcę. Zostaw mnie. Kuźwa, nikt nic nie wie. Hej, wojowniku. Tutaj. Co? Co się stało? Kogo szukasz? No to powiedz, gdzie jest. Znasz Kumę? Tak. Ale tu nic nie powiem. Chodź. Okej. Trochę dziwne zachowanie. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Coś jest nie tak. Matka dawno jej nie widziała. Tu możemy pomówić. Okej. Przyjaźnimy się. Widziałem, jak odchodzi z mężczyzną, który miał dla niej pracę. Ale jaką pracę? Prowadzenie tawerny. Chciała zarobić pieniądze dla matki. Obiecałem, że dochowam sekretu. Gdzie ta praca? W tawernie Numanaka, przy głównej drodze. Okej. Numanaka. Kurwa, 800 metrów. Ja piskam. A tutaj muszę tę wiadomość w płomieniach, to też muszę zrobić. No dobra, to szybciej będzie, jak się przeniosę tutaj. I
podjadę do tawerny. To jest ta tawerna. Okej. Okay. To jedźmy tam. W główkę zawsze boli najmocniej. No właśnie, zapomniałem, że skóra drapieżniku też mi jest potrzebna do pancerza. A ją kuźwa wydałem. Dobrze, że do łuku nie trzeba. To muszę jakichś dzików poszukać. Mam nadzieję, że to nie orzeł Mongołów. Pokaż, na co cię stać! Numanaka, tu powinna być kuma. Na razie tu widzę samych złodziei. Zabijesz więcej naszych! Większe obrażenia od mojej katany, więc... Proszę się nie rzucać. A tu jeszcze są ciusiaki. Kurde, dużo ich. Tylko słabe te. Boże, jak easy. Ja pierdzielę. Prościej być nie mogło. O kurde, jeszcze jeden. No co jest? No. Ona, widziałem ją na górze. Wiem, że to bomba. Leż. Proszę. Kazali mi to robić. Nie chciałam nikogo skrzywdzić. Co kazali ci zrobić? Teraz wszyscy nie żyją. Co kazali ci robić? Okradać ludzi. Miałam czekać przy drodze, wzywać pomocy. Większość Znam się zatrzymywała. Część chciała pomóc. Inni... Już po wszystkim. Wracajmy. A gdzie są pozostali wrogowie? Jest mały problem, nie widzę ich. A tam jakiś sukinsyn siedzi. Starczy go strzelić. Co ty robisz, Sakai? Starczy go strzelić. No i wszyscy. Siadaj.
to wcześniej wszystko było okej. Nie mów, że ja mam ją to aż doprowadzić tam. Gdzie ona idzie? Gdzie ja mam ją zaprowadzić? Teraz jakby idzie za mną, no. Ale czy dobrze? Pójdzie po kładce? No pójdzie. No, o co ci chodzi, kobieto? Gdzie ja mam cię wyprowadzić? Aha, tam jest jakieś bezpieczne miejsce. Jezu, to jeszcze muszę, kurde, bezpiecznie. Już jest tak tu bezpiecznie jest. Jezus. A co było nie tak z tamtą bramą? Już podobna. Kuma! Matko! Co się stało? What the fuck? To szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziewczyny, chłopcy, kury. A to ten! Za odpowiednią cenę. Mam wszystko, co zechcesz. Co za śmieć? Trzeba to przerwać. Sekoki! Dawaj swoje żelazo. Cieszę się, że pomogłem. Przyda mi się do pancerza. Jak znalazłaś? Szłam za tobą. Widziałam, jak rozmawiasz z Roninem. Gdy zniknąłeś, sama do niego podeszłam. Odważnie. Roninowie są nieprzewidywalni. Nic nie równa się ze strachem przed utratą dziecka. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę. No i udane. To jeszcze dokończmy tą misję z tym Goro. I zakończymy sobie odcinek. Tylko gdzie on tam był? Talizman dzikości. On jest tu. To najbliżej mam stąd. Tak, żeby już nie przedłużać, nie? Do mnie! Siedzimy w tym razem. Dobrą stronę jadę chyba w dobrą. Mówił, że ma tutaj gdzieś łutęg, tak? Więc chodźmy do tej łutęg. A potem w następnym odcinku robimy cały odcinek z panią Masako. Zrobimy jej wszystkie misje od razu w jednym. Tak bym chciał to zrobić. A co to jest? Świetlikowe mokradła. A, on tu po prostu stoi, okej. Okay. Panie Sakai. Tak to ja. Noszenie tej zbroi w bitwie było ci pisane. Obym był jej godny. A to pan Shimura. Znalazłem Gora w zatoce u Mugi. Był pijany? Wytrzeźwiał. Tak? Spłaci dług wobec ciebie. I popłynie na Honshu. Nie jest wzorem cnót, ale niewielu zna może tak dobrze jak on. Ci ludzie dostarczą twoją wiadomość? Owszem. Kotaro i Jiro są odważni. Wezwą szoguna do wysłania posiłków. Goro jest gotów. Spotkamy się w pobliżu i zaprowadzi nas do łodzi. Zaczekamy na odpowiedni moment. Ty, to czekaj, bo tu już jakby miała być ostatnia misja. Nie chcę, bo znów będzie... Przygotuj się do walki. Dwugodzinna misja. Tak, wuju. No, bo to już mnie tak zapowiada, że to będzie ostatnia misja. Już czas. O, fuck. Wszyscy do koni. Jesteśmy gotowi. Bądźcie czujni. I wypatrujcie przemytnika. No, nie wiem.
Nie chciałem tego jeszcze robić. Fuck me. Jeszcze mamy Junę tutaj. Ajajaj. Zawsze wyczuwam, kiedy chcesz mnie o coś spytać. Słucham. Ciekawi mnie, jak poznałeś Gora. Wbrew zakazowi szoguna sprzedawał chiński jedwab. Spaliłem mu towar i zaniechałem kary. Aha. Zasłużył na chłostę, ale go przed nią uchroniłeś. Wprawny marynarz bywa przydatny. Mongołowie mają wiele statków. Czy Goro ominie wszystkie? Nie ma wyboru. Co zrobimy, jeśli nas złapią? Nie lękaj się śmierci, Kotaro. Żyj z odwagą. I nie zapominaj o ludziach, których chronisz. Nie chcesz tego robić. Goro, gdzie twoja łódź? Tędy. Cieszę się, że żyjesz, panie. A ja, że zgodziłeś się na spłatę długu. Zrobię, co w mojej mocy, ale obawiam się, że Mongołowie zatopią mnie, nim się oddalę. Zbyt wiele par oczu śledzi tafle wody. Być może skierujemy ich wzrok gdzie indziej. Zsiądźcie. Dalej pójdziemy. Fort Mitodake. Mój ojciec wyrwał tę twierdzę z rąk klanu Jarikawów. Teraz jest w rękach Mongołów. Zdziwią się, gdy po ich własność sięgną dwaj samurajowie. Jeśli narobimy dość hałasu w forcie... Mongolskie załogi skupią się na nas, nie na wodzie. Goro, ale to nie jest ten fort. Odciągniemy wroga pod fort. Ruszaj, gdy usłyszysz wagę. To jest jakiś mniejszy, nie? Mój panie, zginiesz! Masz się skupić na dostarczeniu wiadomości. Konie mogą nas zdradzić. Czyli to nie jest jeszcze ostateczna chyba misja. Chodźmy pieszo. Wiadomość w płomieniach. Dobra, to jeszcze może to zrobię, bo to nie jest ten fort. Myślałem, że tu już będziemy jechać na tamten. A to jest... Gdzie ten fort? Jest gdzieś tutaj. No, to nie jest ten. Terytorium zamek Shimury. To jeszcze nie na zamek jest, okej. Okay. Uff, dobra, bo już się przestraszyłem, nie? Armie Mongołów są silne, ale nasz atak wybije je z rytmu. Oby ta teoria sprawdziła się w forcie. Jest ich więcej. Ale nie mogą atakować wszyscy naraz. Spokojnie, mam jak lepszego długo miecza możemy teraz. Pozostać w ukryciu? Póki nie zobaczymy wroga. Wtedy uderzymy. Mongołowie. Omińmy ich. Odwróć się od wroga, a skończysz z mieczem w plecach. No nie, to... Co ty robisz? Nie no, debil. Walić taką przewagę. Gotowy, wuju? Jak ty wszystko chcesz robić sam. Nawet moje kunaje nie doleciały. Na nich szybko. Znakomicie ginie. Brawo. Nie podoba mi się ta honorowość tutaj. Bo mi dużo nie daje. Słyszymy gnoju. Wuju, gdzie ten twój honor? Walnąłeś gościa w plecy. Jak ja się z nim biłem, powinieneś honorowo poczekać. No dobra, chociaż się szybciej. Dumę walcząc u twojego boku. Wróg lęka się twojej siły. Wspaniale walczysz. Dziękuję, wuju.
że ich będzie więcej. Bądź czujny. Jestem najbardziej czujny na świecie. Musimy przejść przez bramę. Panie Sakai! Za mną! Czekaj, bo się palę. Urządź piekło w forcie. Statki wroga muszą skupić się na nas, nie na górze. Ty mi nie mów o doskonałych ciosach, bo ja wiem jak się bić. No i co teraz? Oła! Zaprzony przklasz. Zablokowałem się na schodach. No nie wierzę. A mój wuj gdzie kuźwa zostawił mnie? Tak, ten fort jest mniejszy niż myślałem, trochę. Poświęcają nam całą uwagę. Zabij wszystkich! O, skóry drapieżników, zajebiście. Musimy nacierać! Przecież nacieramy cały czas. O my god. Wytrzem ich. Trzepię ile się da. Jakkolwiek to brzmi. Ła. Ustępuję. Więcej mongolskich psów. No to po nich. A mogę z nich zebrać? Jest ich więcej! Nie zatrzymuj się! Chyba, żeby zabić! Chyba dobrze. Kurde, co tu się dzieje? O! Tylko jeszcze? Kurde, jeszcze trochę. Już prawie. Szybko, ginie. No szybciej nie mogę. To już ostatni. Skończmy to. No nie chciałem w to trafić. Spadłem. Nienawidzę, to strzelanie z łuku jest do dupy. Władza należy do nas.
O! Jest łódź Gora. Mieli więcej czasu, ale to na nic. Mongołowie ich widzieli, a ich statki są szybsze. Nasi ludzie są bez szans. Nie. Mają nas, a my mamy chłacze. To broń wroga, nie samurajów. Ale nam się przyda. Ocalimy naszych ludzi. Dokładnie. Wiesz, jak jej używać? Dowiem się. Zniszcz mongolskie statki. Straże zostaw mnie. Wuju. Nie zginiemy tu dziś, chłopcze. Oby. Wuj jest bardzo staroświecki. Nie umie się przełamać do nowoczesności. Chodzi do góra. Udało się! Statki Mongołów płoną! Nie odpuszczać! Goro musi ich wyprzedzić! Czy nam amunicji starczy? Dostał? Dostał chyba. Łucznicy na wybrzeżu. Nie zwalniaj, Goro. Chyba dobrze mi idzie, co? Tam też mam strzelać? Nie wiedziałem. Zbliżają się kolejne statki. Wytrzymaj, Goro. Kolejnych to ja nie widzę. O kurwa, widzę. Udało ci się, Goro. Uff. Sprowadź pomoc szoguna. Udało się go przepuścić. To. Wciąż mi udowadniasz, że Mongołów można pokonać. Nauczyłeś mnie walki. Nie mogłem cię zawieść. Nigdy tego nie zrobiłeś. Jestem dumny z wojownika i człowieka, którym jesteś. Dzinie, w liście do szoguna zawarłem obwieszczenie. Chciałbym, byś oficjalnie stał się moim synem. Wow! Wuju. Zawsze wiedziałem, że będziesz kontynuował me dziedzictwo. Po wojnie stanie się to faktem. Pewnego dnia nasz lud uzna cię za swego przywódcę. Staniesz się czcigodnym dzito, wspieranym przez samego szoguna. Obym mógł im służyć tak dobrze jak ty. Tak będzie. Trzeba dokończyć przygotowania, nim przybędą posiłki szoguna. Co rozkażesz? Dokończ swoje przygotowania, a ja dokończę swoje. Dobra. Gdy będziesz gotów, udaj się do obozu w Kubarze. Czyli widzicie, to już będzie teraz ostatnia misja i będzie potem... Wyrwiemy mój zamek ze szponów. No właśnie. Katunhana. I ocalimy więc do... teraz poboczniaki robimy. Jako ojciec i syn. Ostatnie, jakie tu zostały na tym, i lecimy do aktu trzeciego. Wkrótce znów się spotkamy. Tymczasem bezpiecznych podróży. Bezpiecznych podróży. No i zrobione. Dobra, pomyślałem, że to będzie dłuższa misja. No to ten. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach już jutro. Robimy poboczniaki pani Masako, Juny i tego mnicha chyba, bo tam nam jeszcze został i tego Piusa jeszcze tam nam została jedna. Bye bye.